Jestem już w domu, także vloguję aparatem, a chciałam Wam pokazać lilie, które stoją już 2 tygodnie. Jeżeli chodzi o Tesco, bo one tam zostały kupione, to są lilie, które kosztują 3, lilie, które kosztują 6 i lilie, które kosztują 10. Ja akurat kupiłam te za 10, ale tylko dlatego, że chciałam lilie białe, a lilie w cenie 3 lub 6 euro akurat wtedy były w kolorze różowym i pomarańczowym, a ja koniecznie chciałam białe. I słuchajcie, te lilie stoją 2 tygodnie, są bardzo duże, bo niektóre te kwiaty są drobne, a te akurat są bardzo duże. Oprócz tego jednego tutaj, którego Wam teraz pokazuję, zaraz go obetnę, to wszystkie naprawdę są jeszcze takie mięsiste, twarde, nic się z nimi nie dzieje. Wymienię sobie również wazon, bo teraz te lilie przełożę do tego niższego. Skrócę sobie również łodygę, na pewno tutaj ta, która stoi w wodzie, jest zamoczona i już jest nadgnita, także skrócę sobie łodygę, wymienię wodę i przypuszczam, że postoją mi jeszcze z tydzień albo około tygodnia. Także polecam Wam duże lilie z Tesco za 10 euro, naprawdę warte swojej ceny, a pachną... Pachną przepięknie, szkoda, że nie mogę Wam tego zapachu wysłać, ale są naprawdę boskie. Ja w pierwszej kolejności, jak przyszłam do domu, to zabieliłam sobie zupę, ponieważ ostatnio mieliśmy rosół. Wczoraj przesadziłam rosół, dodałam koncentrat pomidorowy i zupę wystawiłam na balkon, a dzisiaj właśnie, jak wróciłam do domu, dodałam śmietanę, zabieliłam ją i zupka pomidorowa na najbliższe, przypuszczam, 3 dni. Makaron mam, bo został mi z rosołu, także... Dzisiaj nie muszę gotować, a co lepsze, słuchajcie, zaplanowałam na spontanie grilla dzisiaj i zaczyna padać, także idę szukać parasolki dla operatora, bo to on będzie smażył kiełbaski na balkonie. Coraz mniej filmów i nie jestem z Wami na bieżąco i nie miałam kiedy pochwalić się swoimi nowymi paznokciami. Odświeżyłam sobie kolor. Paznokcie też są dłuższe, bo nie skracałam ich, także super. Jak na razie ta długość mi nie przeszkadza, więc zapuszczam. Zobaczymy, jaką długość będę w stanie utrzymać. Na mojej płytce jest położona baza Indigo Protein Base. Super, ta baza tak się rewelacyjnie rozpuszcza i ona u mnie ma ogromny plus i na pewno zamówię sobie kolejne opakowanie, bo ja mam tą malutką wersję. Na to położony jest lakier z Neonail, ale w tym momencie nie pamiętam odcienia, więc może później poszperam w pudełku i Wam pokażę. I tutaj na tym paznokciu położyłam jeszcze Metal Manik z Indigo. Strasznie mi się to połączenie podoba. Długość tych paznokci jest naprawdę spoko. No zobaczymy, zobaczymy, jak ta płytka będzie rosła, czy będę skracać, czy zostanie tak, jak jest. No nie wiem, czas wszystko pokaże. A kolejna kwestia, którą chciałam Wam powiedzieć. Słuchajcie, jak robiłam przed ostatnim razem paznokci, wtedy właśnie nadałam kształt migdałka mojej płytce, to zajęło mi to 3 godziny, a w piątek, słuchajcie, siadłam, zdjęłam poprzedni odcień, przygotowałam sobie paznokcie, nałożyłam bazę Protein Base, nałożyłam kolor, tutaj oczywiście na końcu pyłek, potem również top, wiadomo, na każdym paznokciu i słuchajcie, zajęło mi to 2,5 godziny, także za każdym razem jednak jakiś postęp jest i te paznokcie mi się bardzo podobają, bo pierwsze, które sobie zrobiłam, nie mam żadnego materiału, żeby Wam pokazać, bo ani nie mam filmu, ani nie mam zdjęć, były tak okropne, zrobiłam sobie takie łopaty, ale przypuszczam, że każdy, kto zaczynał przygodę z hybrydą, no może nie każdy, dobra, może nie każdy, ale ja się przyznaję, że moje pierwsze były okropne, a teraz już nakładam po raz chyba 4 i jestem z tych najbardziej zadowolona i z tych przedostatnich, czyli to był właśnie ten taki sorbet brzoskwiniowy, to był lakier z Indigo. Dajcie mi znać, jaki Wy teraz macie odcień na paznokciach, bo tak jak Wam mówiłam, będę zamawiać lakiery, ale nie będę zamawiać ich z Polski, tylko zamówię sobie je tutaj w Irlandii, ponieważ to zamówienie, które miałam zrobić jakiś czas temu, o którym Wam wspominałam, niestety nie udało mi się, bo by zamówienie nie przyszło do mojego rodzinnego domu i niestety lakiery by do mnie nie przyleciały. Także doszłam do wniosku, że odpuszczam, zamówię sobie po prostu te lakiery tutaj z Irlandii. Także napiszcie koniecznie, co dzisiaj. Napiszcie koniecznie, co teraz gości ładnego na Waszej paznokciach, bo wiem, że wiele z Was po drugiej stronie nosi hybrydę. Słuchajcie, jeszcze nie pada, więc szybko działamy w kuchni, robię sałatkę do kiełbasek, które Wam za chwilę pokażę. W sumie ja już o nich wspominałam, bo to są moje ulubione. Dominik zatrzymał się tutaj w osiedlowym sklepie, kupił miks sałat, bo nie miałam sałaty w domu, a to w sumie pomysł urodził się tak naprawdę bardzo szybko, żeby właśnie dzisiaj na obiad zjeść kornetki z grilla. Już kroję ogórka, teraz wymyję resztę warzyw, będzie sałatka i będzie grill! Słuchaj,
Słuchajcie, mistrz grilla, czyli operator, poleca Wam kornetki z Taurusa na grilla, najlepsze. Do tego jeszcze przyprawa, kamis do grilla i jest komplet. I operator, który musi usmażyć. Aha, no i operator, który będzie stał na balkonie i pilnował tych kornetek. Pospiesz się, bo idą chmury. No właśnie, nie wiem, czy zdążę. Parasolkę znalazłam. Parasol muszę zabrać ze sobą i będzie ok. Proszę mi zostawić w tym momencie kciuka w górę. Słuchajcie, czekałam chyba 4 minuty, 5 minut, żeby pralka skończyła wirować. Akurat wbiła się na wysokie obroty. Nie było sensu nagrywać, bo byście nic nie słyszeli. A ja Wam chcę tutaj pokazać mój talerz, czyli kornetki, sałatka, ketchup, musztarda. Słuchajcie, obiad w 10 minut. Smaczny! Jedną kornetkę zjadłam i mi się właśnie odbija. A ja właśnie kończę. Smaczny i szybki. Także pamiętajcie, za poświęcenie kciuk w górę. Dajcie znać, czy Wy już organizowaliście albo byliście na pierwszym grillu, bo nasz to już jest drugi. Zobaczcie, jakie brzydkie chmury idą. Przypuszczam, że zaraz będzie padać. Na szczęście nam się udało, bo jak paliliśmy grilla, to pogoda jeszcze była w miarę okej. Okay. A zaraz Wam pokażę, jak czai się Lili, żeby wyjść na balkon. Jestem w środku, w mieszkaniu i ona wie, że jej nie pozwolę pójść na balkon, ale gdybym była na balkonie i nie zwracałabym uwagi na nią, to na tej bokiem przy meblach, przy doniczce za nią, słuchajcie, mykłaby na balkon i oczywiście, gdzie by uciekła? Pod grilla, bo to robi standardowo, także w momencie, jak ona próbuje uciec na balkon, to ja już wiem, gdzie ją mam łapać, od razu muszę się kierować pod grilla, bo ona tam ucieka, tak? Pójdziemy na balkon, kupiłam szelki, ale musimy najpierw poczekać na wyniki badań, bo jeszcze nie znamy i nie wiemy, co jest grane, tak? Ja muszę sobie zrobić porządek na łóżku, bo rupiecie tutaj przeróżne leżą. Okulary, w których ostatnio chodziłam, muszę schować, tutaj kosmetyki do schowania do toaletki. Tutaj pudełko, w którym mam wszystkie akcesoria do paznokci. Jak mnie oglądacie, to na pewno to pudełko poszła Lili. To pudełko znacie, ja takie pudełka kupuję w TK Maxie, super się sprawdzają i super można sobie rzeczy w nich zorganizować. Kolejne pudło to oczywiście zestaw do hybryd i tutaj do niego zaraz wrócę, ponieważ też mi często zadajecie pytania i chcę się wypowiedzieć. A tutaj mój korsik to jest akurat ta kobaltowo-czarna duża Selma. I też mnie pytacie pod niektórymi filmami, a w szczególności właśnie pod organizacją szafy, co się stało z moimi torebkami Korsa, bo Wy ich ostatnio nie widzicie. W szafie też ich nie było, więc już Wam wszystko tłumaczę. Tutaj w szafie, mam na myśli tą dużą szafę, mam tylko dwie torebki na górnej półce, Prada i Neverfulla. Resztę torebek mam w białej szafie, tam mam wszystkie małe torebki, a torebki Korsa i jeszcze kilka innych mam w szafie w sypialni drugiej. Nie byłabym w stanie wszystkich torebek pomieścić w jednym miejscu, także sobie wszystko podzieliłam na różne półki w trzech szafach, które mam w domu. Tą torebkę akurat teraz sobie wymienię, nie będę w niej chodzić. I też, czy kupuję torebki Korsa? Nie kupuję torebek Korsa. Tą torebkę Korsa, którą jakiś czas temu widzieliście, to była torebka chyba właśnie ta Selma albo ta różowa, już nie pamiętam. W każdym razie, nie, to była ta zielona malutka. W każdym razie nie kupuję torebek Korsa, nie znaczy, że mi się nie podobają, bo są torebki, które widziałam w Brantomasie i naprawdę są bardzo ładne. Ale słuchajcie, wszędzie jest ten Kors, wszędzie są te torebki Korsa, mniejsze, większe, taki model, siaki model. Ja po prostu przestałam kupować, bo stwierdziłam, że tych torebek na ulicy już jest za dużo. I czy w Irlandii, czy w Polsce, przypuszczam, że Kors jest tak samo popularny. Jeżeli kto mu się podobają, nie przeszkadza mu to, super, niech nosi. Ja z tych torebek i tak byłam. No nie byłam, bo jeszcze mam torebki. Ja z tych torebek jestem bardzo zadowolona, więc odkurzę chociaż jedną i teraz będę chodzić właśnie w dużej Selmie, a że mamy trochę załatwień, to akurat ta duża Selma wszystko mi pomieści. Także mam torebki Korsa, tylko rzadziej w nich chodzę niż w pozostałych. A słuchajcie, wracam do hybryd, ponieważ
Ostatnio mnie pytacie pod filmami, bo zauważyłyście, że cały czas noszę hybrydę na paznokciach, czy jestem zadowolona z zestawu z Indigo. Ja ten zestaw mam od... O, niedokręcony Metal Manix. Ja ten zestaw mam od grudnia i na początku zrobiłam po raz pierwszy hybrydy, ale nie byłam zadowolona. Okropne wyszły, zresztą wam w dzisiejszym filmie o tym opowiadałam, więc przestałam robić. Ale słuchajcie, jakoś przyszedł taki moment, że ten lakier na paznokciach i ciągła jego zmiana zaczął mnie drażnić i doszłam do wniosku, że będzie podejście numer dwa. I od tamtej pory co dwa i pół tygodnia, wszystko zależy ile mam wolnego czasu, robię sobie nowy kolor na paznokciach. Cały czas używam tych lakierów, które zamówiłam w grudniu. Lakiery nowe zamawiać na pewno będę, też wam już o tym dzisiaj wspominałam, więc nie będę się powtarzać. A jeżeli chodzi o ten zestaw, to ja uważam, że jest naprawdę super. To nie jest jakiś zestaw pro, ale dla osób, które robią sobie hybrydę w domu, dla mnie jest wystarczający. Jedyna rzecz, którą zauważyłam w przypadku właśnie tej małej lampy, że lakiery, tak jak na przykład Neonail plus lakier czarny z Indigo, który jest dość gęsty, muszę go utwardzić 4 razy, ponieważ jeżeli utwardzę go tylko 2 razy, to po przetarciu ten lakier mi schodzi. Po prostu nie utwardza się do końca. Także ostatnio właśnie jak robiłam Ostatnio jak robiłam paznokcie i użyłam właśnie ten lakier, a robiłam sobie swatche wcześniej na wzorniku, to właśnie przy utwardzaniu po 2 razach schodził mi z wzornika i już wiedziałam, że muszę go utwardzić 2 razy więcej, czyli łącznie 4, ale zestaw jest naprawdę super. Teraz widziałam, że wyszły zestawy, które nazywają się chyba Miami, czyli powiązane są z kolekcją Natalii Siwy. Uważam, że ta kolekcja ma przepiękne lakiery. I tak samo ostatnio jak robiłam hybrydy, to doszłam do wniosku, że nie będę używać 10 folii, czyli jedna folia na każdy palec, tylko słuchajcie, spiłowuję top. Polewam tutaj właśnie produktem, który rozpuszcza lakier i rozpuszcza bazę, nakładam i w momencie, kiedy tutaj właśnie mi ta baza i ten lakier się rozpuszcza, to ja spiłowuję top u drugiej ręki, wtedy jak zdejmuję tą folię z prawej ręki, to zakładam w tą samą folię na drugą rękę, czyli wykorzystuję tylko 5 sztuk. I powiem wam, że super się sprawdza, przynajmniej zaoszczędziłam, bo za każdym razem zamiast użyć 10, zużywam tylko 5. Ale będę robić sobie zamówienie, bo muszę sobie zamówić i pilniki, muszę sobie zamówić bazę, także zrobię sobie takie grubsze zamówienie, a wydaje mi się, że na dniach, ponieważ ta hybryda będzie miała w piątek tydzień, to jeszcze tydzień i będę zmieniać. Muszę wam powiedzieć, że gdybym miała więcej czasu, to chyba bym tą hybrydę zmieniała raz w tygodniu, a w szczególności jeszcze biorąc pod uwagę, jak się ma nowe lakiery. Tak bardzo chciałam przetestować te wszystkie lakiery, które tutaj mam i przetestowałam i słuchajcie, teraz czas na coś nowego, coś świeżego, ale to wszystko w swoim czasie. Także jeżeli jesteście na etapie zakupu zestawu do hybryd, to ja wam te zestawy z Indigo polecam, bo naprawdę są super. Z tego co widziałam ostatnio na Facebooku, to pojawiły się właśnie nowe pudełeczka. Mam tutaj na myśli zestaw startowy. Ja nadal oglądam serial, w międzyczasie jeszcze odpowiadałam na wasze komentarze. Strasznie dużo mi się ich uzbierało, ale na szczęście nadrobiłam wszelkie zaległości. Pytacie mnie, czy będzie paznokciowy odcinek. Muszę wam powiedzieć, że zastanawiałam się nad tym, ale słuchajcie, ja nie jestem żadną stylistką paznokci. Światło się zmienia, bo robi się coraz ciemniej. Operator jak kończy grać, to robi się taka ciemność na komputerze, więc po prostu światło się od razu zmienia. Wracamy do paznokci. Tak jak wam wspominałam, ja nie jestem żadną stylistką paznokci. Sama nabieram wprawy w hybrydzie i uważam, że za każdym razem uczę się czegoś nowego i moje paznokcie wyglądają coraz lepiej, ale nie będę chyba nagrywać paznokciowych odcinków. Jest tyle filmów na YouTubie, które pokazują, jak rozpocząć przygodę z hybrydą, jak zrobić paznokcie hybrydowe. Uwierzcie mi, to jest naprawdę bardzo proste i banalne. Wystarczy tylko zestaw startowy, obejrzeć kilka odcinków na YouTubie i słuchajcie, wszystkiego się nauczycie. Nawet jak wam za pierwszym razem nie wyjdą, to wyjdą wam za drugim albo trzecim. Ja wam to gwarantuję. I słuchajcie, też ostatnio narzekacie, tak narzekacie, że mnie nie ma.
Tak jak pojawiałam się wcześniej na YouTubie, no tak ostatnio bywa, chociaż powiem wam, że jestem trochę tym przerażona, ponieważ ja dawniej nie wyobrażałam sobie, żeby nie wstać i nie włączyć kamery i do was nie pogadać. Wiecie, że filmy pojawiały się bardzo często, nawet codziennie, teraz jakoś nie wiem. Albo potrzebowałam się zresetować i odpocząć od YouTuba, albo po prostu najgorszy scenariusz, który widzę, jest taki, że już mnie tak YouTube nie kręcił jak wcześniej. Nie wiem, czas pokaże. Jeżeli od nowa wejdzie mi to w nawyk, to wracam systematycznymi filmami na YouTube, a jeżeli nie, to wtedy będę się zastanawiała, co dalej. Nie wiem, dlaczego tak jest, czy wydarzenia ostatnie to spowodowały, nie wiem, naprawdę nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy, czas wszystko pokaże. W każdym razie ja wam wysyłam buziaki, tak jak w każdym filmie, i widzimy się w kolejnym. Postaram się, żeby był jutro. Wytrzymajcie kciuki, a ja się postaram. Pa!